Czy pamiętacie tego gościa? O nie, ten gość zostanie na inną okoliczność, dzisiaj nie jest jego moment. Czy pamiętacie tego gościa? Ten gość to jest Sony PRS T1, czyli czytnik e-booków, który zakupiłem jakieś 3 miesiące temu i z tego też tytułu zrobiłem odcinek ogólny na temat czytników e-booków, w którym obiecałem, że zrobię też odcinek tylko jemu poświęcony. I ten czas właśnie nadszedł. Panie i panowie, zapraszam was wszystkich do recenzji Sony PRS T1, czyli e-booka od Sony. Zacznijmy może od szybkiej specyfikacji. Mamy tutaj 6-calowy ekran o rozdzielczości 600x800 pikseli, który jest dotykowy i oparty na technologii ink paper, czyli papierze elektronicznym. Jeżeli nie wiecie co to jest, zapraszam do odcinka o czytnikach e-booków. Do tego mamy baterię o pojemności 1000 mAh, slot na kartę pamięci do 32 GB, wejście słuchawkowe i port do ładowania micro USB, a także 5 fizycznych przycisków. Swój egzemplarz kupiłem za 100 zł używany na OLX-ie i z tego też tytułu jeden z fizycznych przycisków jest trochę zniszczony, ale nie przeszkadza mi to, ponieważ i tak kartki przesuwam palcem. Dlaczego akurat wybrałem PRS T1? Otóż wszystko tutaj się rozchodzi o wygląd, ponieważ czy nie przypomina wam czasem takiego telefonu, który nazywał się Xperia X10? Tak, to właśnie jest ten sam design i osoby, które kiedyś miały właśnie Jawowe Sony Ericssony, a potem przenosiły się na Androidy, to zazwyczaj właśnie miały Xperia X10 albo Xperia Mini Pro. Dlatego też właśnie jeżeli chodzi o sam wygląd, to mam straszny sentyment do tego telefonu, dlatego też mam straszny sentyment, kiedy widzę ten czytnik e-booków. Jeżeli chodzi o baterię, to tak, jest ona w stanie wytrzymać miesiąc, ponieważ były nawet przypadki, kiedy miałem tylko jedną kreskę, byłem w stanie przeczytać 300 stron jednej książki, skończyć ją i zacząć jeszcze drugą. A żeby ją naładować, wystarczy nam tylko jakieś 2,5 godziny pod kablem USB. Jeżeli chodzi o menu, jest ono bardzo proste i intuicyjne. Mamy tutaj naszą ostatnio czytaną książkę, książki podzielone na kategorie, czy też sklep z e-bookami. Jeżeli przejdziemy dalej, mamy coś takiego jak publiczna biblioteka, przeglądarkę androidową, słowniki, notatki, które możemy zostawiać na e-bookach, o których zaraz powiem, nasze zdjęcia, a także nasze pliki muzyczne. I przy plikach muzycznych się zatrzymamy. Ten e-book, jak już wcześniej wspomniałem, posiada wyjście słuchawkowe. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nigdy z niego nie skorzystałem, dlatego też nie wiem, ile wytrzymuje na baterii, a także jak on gra. Ponieważ pomyśleć sobie, kto by chciał taki odtwarzacz muzyczny? To ma ekran 6 cali, plus jeszcze jest tak gruba ramka, że spokojnie jakby ją zmniejszyć, to 8 cali by spokojnie weszło. Trzymaj sobie to ktoś w kieszeni, albo zrób sobie z tego telefon. Pomyśl, że ktoś może mieć taki telefon i tak robić połączenia. Halo? Halo? Patrzcie, to mi zakrywa praktycznie całą rękę, a ja mam bardzo dużą rękę. I jak ktoś mógłby mieć taki telefon? Przecież to jedną ręką się tego nie da obsługiwać, dlatego też dzierżę po prostu telefonami, które są większe jak 5,5 cala. Ale dobra, wróćmy do e-booka. Przejdźmy teraz do opcji, jakie nam daje ten e-book podczas czytania książek. Możemy przechodzić na dowolną stronę, jaka jest w książce, możemy robić notatki i tutaj się zatrzymamy. Otóż notatki robi się przy pomocy ekranu dotykowego. Ale ekran dotykowy jest tutaj starego typu, to nie jest ekran pojemnościowy, dzięki czemu możemy robić te notatki tak naprawdę wszystkim, co spowoduje nacisk. No i możemy właśnie robić te notatki, możemy sobie coś mazać i tak dalej i te notatki zostaną na kartkach, a jeżeli chcemy je wymazać, to mamy tutaj także opcję gumki. Dalej mamy rodzaj, a także wielkość czcionki i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że domyślna czcionka nie posiada polskich znaków, dlatego też trzeba ją zmienić i moim faworytem tutaj jest Palatino Nova. Później jest opcja zmiany widoku. Możemy sobie tutaj kadrować nasz tekst, możemy go podzielić na kolumny, ponieważ są artykuły w PDF-ach, które posiadają kolumny tekstu, więc zmieniamy to na kolumnę, żeby się to czytało lepiej, albo po prostu przerzucić tekst w poziomie. Jeżeli chcemy włączyć słownik, to musimy przytrzymać palec na interesujący nas wyrazie, ale trzeba powiedzieć, że polskich słowników tutaj nie ma, są tylko angielskie. No i na koniec mamy jeszcze funkcję szukania wyrazów. Ale i tak dla mnie najfajniejszą funkcją jest tutaj tryb uśpienia, no bo wyobraź sobie, przychodzi ktoś i się pyta, ej, co czytasz? Nie wiem dlaczego, ale po prostu uwielbiam to robić i wydaje mi się, że to jest najfajniejsza rzecz w tym e-booku. Jeżeli chodzi o formaty plików, to ten e-book z tych najpopularniejszych otwiera e-puby, a także PDF-y, ale PDF-y otwierają się z jakiegoś powodu w niższej rozdzielczości, przez co jeżeli chcemy przeczytać jakiś tekst, to potrzebujemy go czasami zoomować, co jest bardzo frustrujące.
No i nie powiedziałem także, że ten e-book posiada łączność Wi-Fi, a nie powiedziałem tego z prostego powodu. Otóż w 2015 roku Sony zaprzestało produkcji, a także wspierania swoich czytników e-booków i sprzedało te prawa chyba firmie Kiano, ale niestety żadnego PRS-a nie da się już aktywować, dlatego też nie możemy korzystać z centrów do kupowania e-booków, więc jeżeli chcemy przerzucić jakiegoś e-booka na tego czytnika e-booków, musimy skorzystać z komputera, ale tutaj też jest ważna rzecz, posiadamy pamięć wewnętrzną około 1 GB, ale jeżeli mamy tam plik, który jest większy niż 2 MB i chcemy go przerzucić na e-booka, to nie możemy tego zrobić, ponieważ z jakiegoś powodu e-book odcina możliwość kopiowania takich plików. Jeżeli przejdzie tam powyżej 1 MB, to się po prostu kopiowanie zatnie. Dlatego też musimy uzbroić się w kartę pamięci. No i najważniejsza wada tego czytnika, jest on cholernie wolny i praktycznie jednozadaniowy. Jeżeli przechodzimy z kartki na kartkę, to jest wszystko spoko, nic się nie dzieje, ale przypadkowo otworzymy słownik albo zminimalizujemy książkę, żeby wejść w drugą, to może on się nam po prostu zawiesić, przez co musimy cisnąć reset. A miałem przypadek, kiedy sobie siedziałem w parku i musiałem szukać specjalnie cienkiej gałęzi, żeby móc ten reset wcisnąć, co nie było jakoś specjalnie frustrujące, ponieważ to jest czytanie książki, a nie jakaś szybka gra multiplayerowa, więc ostatecznie czy kontynuuję swoją przygodę z tą książką za sekundę czy za 20, nie ma dla mnie specjalnego znaczenia. Podsumowując wszystkie te wady, i tak nie żałuję zakupu tego czytnika, ani nie żałuję tych wydanych 100 zł, ponieważ czytanie z niego jest naprawdę wygodne, a także sprawia mi frajdę i mam nadzieję, że będzie on mi służył naprawdę długo. Tak samo mam nadzieję, że ty, drogi widzu, zostawisz po sobie łapkę w górę, a jeżeli jesteś nowym użytkownikiem na tym kanale, to zasubskrybujesz także ten kanał. Tak, teraz was niestety już będę o to prosił, ponieważ bardzo chcę, żeby ten kanał się rozwijał. Zapraszam także na moje socialki, tutaj macie Instagrama, tutaj macie Snapchata, serdecznie polecam followować i śledzić moje życie, a także moją fotografię. Ja jestem Maciek Kwietniewski, a to był odcinek na temat Sony PRS T1. Trzymajcie się i na razie.